wielkie starania, żeby mieć możliwość kasu zarabiania. Jestem mały, ale wariat. Jestem mały, ale wariat. Witam serdecznie moi kochani widzowie, ja nazywam się Mini Mike i w dzisiejszym odcinku będę odpowiadał tak na wszystko mojej dziewczynie. Mamy godzinę chyba 10.30, z tego co się nie mylę, więc dzisiaj się zgadzam na wszystko mojej dziewczynie przez cały dzień. Paulina, jesteś z tego powodu zadowolona? Tak, i bardzo jestem głodna, więc chciałabym zjeść moje ulubione śniadanie. Czy chciałbyś zrobić mi śniadanie? Tak. Dwa jajka na miękko w kubeczku ze szczypiorkiem, do tego bagietka, bekon i mrożoną kawę. Mogę mieć do ciebie ja prośbę? A to nie ten odcinek. Mocno przypieczony. Dobra. Okej, okay, śniadanie zaliczone. Mogę dla pani zrobić jeszcze? Zaraz zrobię dla siebie śniadanie. Zrobił śniadanko, posprzątał ideał. No, ale po treningu możesz wrzucić i mam dla ciebie następne. A, i na treningu też mam dla ciebie zadanie i po treningu też mam dla ciebie zadanie. Z kim masz dzisiaj trening? Zgorewa. Okej, okay, czy chciałbyś dzisiaj na treningu cały czas się obijać i mówić, że jesteś zmęczony i co 5 minut pytać się ile do końca? Tak. Ja szczęście, że mam Zigorę, bo skarłem to. No szkoda właśnie, że nie skarłem. Przepraszam cię bardzo. Dobra, a ja się... No mam następne zadanie. Czy chciałbyś dzisiaj nie przeklinać? Pamiętajcie kochani widzowie, że ten odcinek zawsze działa w tej stronie. Że jak ja nagrywam u siebie, to później Paulinka go nagrywa u siebie. I co, jak Michael przeknie, to co? To... Ja mam się sprzedać, tak? Tak, to trzeba obowiązkowo. Wiem. A wtedy ja wymyślę, zobaczymy jaka to będzie częstotliwość tego. Ty jesteś ekofidentem? Jak wrócisz z treningu, to przyjedziesz do domu, bo ja dopiero będę o 16, ty skończysz o 14. Wiem. I czy chciałbyś posprzątać dokładnie moje auto w środku, czyli odkurzyć, dywaniki wymyć, musi błyszczeć. To mamy cały dzień roboty. A i jeszcze zapomniałam, że wczoraj zrobiłeś pranie i chyba zapomniałeś go wywiesić. Czy chcesz dokończyć tą czynność? Z racji tego, że jesteśmy w aucie, czy chciałbyś zawieźć mnie do szkoły? Tak. I czy chciałbyś mnie odebrać ze szkoły? Aha. Super. A której mam być? Około godziny 16. Przed 16. Co byś powiedział? Co? Co byś powiedział? To ma pierwszeństwo. Co? Przeklnąłeś? Maciek, nie wrzucaj tego pod jeba***. Kapus. Wystarczy wsiąść co mam do auto i od razu przeklinasz. Ej, Igor! Co jest tam? Zapomniałeś? Ale ja mam na 12 czy na 13? Na 12. O kurwa, się spóźniłem. Nie, przepraszam. Ty Michael, no to co? Spóźniłeś się na trening? Groził, że na ciebie. Elegancko. A ty jeszcze masz mu dawać w dupę. No. Że ci się nie chce. Kto nie chce ci się? No trochę tak. No bo przebieraj się, no bo 20 minut, 23 minuty spóźnienia. Strasznie mi się nie chce dzisiaj. Strasznie mi się nie chce. Powtórz to. Strasznie mi się nie chce. No nikomu. No właśnie, dawaj, 10 kółeczek, dawaj. No może 5? 10. 5? 10. Prawa ręka do przodu, lewa. Strasznie mi się nie chce. Sparing będzie za chwilę z tym, bo to... Żyj. Skąd nie bójko? Karolach nie jest. Dawaj, dawaj. Fajnie zajechał. Mi się nie. Jak będę się skręcał w tą stronę, hop, to znowu patrz. W stronę, na którą idę, to ty masz mnie rozpłaszczyć. Dawaj. Macie szybkać, chodź. Jesteś. Patrz, mam dwie ręce wolne. Nie, kop. Ona się kręci w tą stronę, wieścią, też kop. No. O. Już jest boszna. Bez ciosu, Majki. Kontrola. No mnie tam gryziesz, chłopie, tę szyję. Tą szyją, no. To jest kurde przyjemne. A kurde. Ja też mogę, pamiętaj. Ja też mogę. Aaaa! Już mi się nie chce.
Ma jakieś takie zastawienie. Tam cię chciałem mówić na jedynie. Ej, teraz ostatnio, tak. Dla cichu. To odcinku nie, nie polecam. To jest ruszenie. Tamto to było takie, kurde, wiesz, tak zwany bulldog choke, nie? Ale to jest... Już się zmęczyłeś? O, wreszcie. Możesz po brzuchu, możesz na... Pomyślałeś, o właśnie, pomyślałem, zajebiście. Karol, daleko jeszcze? Karol, strasznie mi się już nie chce iść. Nie ma jakiejś windy? To już koniec, tak? To już lewo. Ty masz lekki wrócić, tu masz podbieg na maksa. Pięć tak. Strasznie mi się nie chce. Bardziej, nie po bokach. Co ty robisz, Michael? Przyśpiesz teraz końcówkę. Co to jest? Do końca. Nie, tu jest koniec. Co? Nie kończymy, chłopie, na razie, to ten się wmódz, żeś przeżył. Już mu się do domu śpiesz. Jeszcze nie zaczął się trening. No! No to chłopie, no to dobrze. No, i tu bijesz do tego na koniec. Jak się bawisz? Zmęczony. Nie chcę przeklinać. Przepraszam, że tak narzekałem, ale Paulina Kozłowska mi kazała. Mam nadzieję, że jak będzie jej kolej, to się odwdzięczycie jej. Witam serdecznie, chciałem zrobić zamówienie z odbiorem osobistym. Jest taka możliwość? Na 16.30, tak myślisz. Chciałbym jakieś 4 krewetki w tempurze. Dobra, mamy sushi ogarnięte. Idziemy po Aperola, idziemy po Prosecco, idziemy kupić jakieś owoce i zrobimy ten piknik. Tak, żeby ją szczelił dzisiaj. Zbiorę ją ze szkoły. Ale ona jeszcze nie wie, co ją czeka na rundzie rewanżowej. Co trenerzy jej przygotują za to, jak ja dzisiaj cierpiałem. Ciężko, wylewałem pot, krew, wszystko było. Pewnie mi się nie chce. Ci kurwa. Masz jechać, kurwa. Pojedziesz, to by się odejść? No nie. Może jechać, może. Brawo, da się? Da się! Tylko trzeba... Kurwa, no, gdzie jest? Bramko robili chyba w chipsa. No debili, gdzie se tam? Co tu się dzieje? Brawo! Debile! Bez mózgi! O, ten wysiada. No co, to wiesz? No jecha baba. Wow, fantastyk! A ty gdzie, kurwa? Jedziesz, kurwa, chłopie, jak chcę skręcić tam. Co wy robicie? Debile! Po ch**u tu kurwa wjeżdżałeś, debilu. Jest git, no? Musiałem zostać godzinę na treningu. Nie da się, takie korki są, że... Ile jechaliśmy? Z Biedry? No. A Biedry masz 5 minut. Z 40 minut? Ale Majki się nie przeklinał, prawie w ogóle. Dopóki prawie. Nie... Tak, jak przekroczył 100, to przestał. Co? A zrobiłeś zadanie na treningu? Co? Tak, robiłem to. Co to jest? Ananas? Ananas, no. Po ananasie słodko. Jedno z zadań najtrudniejszych mamy ukończone. I co, ja mam tu sama siedzieć? Dla ciebie nie, ja tu będę siedział. Siadłem z tobą. Ale no, to... Ja dzisiaj tylko wykonuję twoje rozkazy. Ja mam to wszystko sama siedzieć? Nie wiem, ja już zjadłem za dużo nerwów. Na drodze. Wykonujesz zadania, można powiedzieć, że prawie perfekcyjnie. Jeszcze jakby było bez nerwów i bez przekleństw, to by było perfekcyjnie. Więc dziękuję bardzo. Wszystko na razie jest super. Ej! Co ty tam, mała? Zasługuje dzisiaj na medal? Dopiero zrobiłeś połowę 13. A w stanie dobę kupiłam odświt, to by się przydało, żebyś się odegrał. Co pani chce, żebym jeszcze dla pani zrobił? Chciałabym, żebyś posprzątał moje auto. Jeszcze pranie wcześniej, coś mówiłeś o praniu, tak? Mhm.
No dobra, to idę pranie wyjść. Paulina kazała mi wyjść pranie. Zrobiłem piknik, tak jak mnie prosiła. Mam nadzieję, że wam się podobał. Znaczy się, ja już jestem trochę zmęczony przez tych ludzi, którzy byli na drodze. Gdy na nich cały odcinek narzekał. Podaję przykład, proszę państwa. 1, 2, 7 kilograma. Wiecie, co tu mamy? Jedną nerkę pateckiego. Co kurwa, ile to jest 1 kilo? Moja dziewczyna, mając mnie do usług przez cały dzień, kazała mi powiesić pranie. Samochód spoko, jeszcze mój też umuje. Trening fajny, ale powieszenie prania totalna nuda. Ona jeszcze nie wie, że są osoby nisko rosłe z natury są mściwe. To znaczy? To ma błyszczeć. Aha. Szczerze? To jest całkiem git. Nie, moje... Moim to by się zażygał. Przecież to odkurzałem, ktoś tu dopadnie panie. Chyba ja. Ej, gościu. Przepraszam, przebitki robiłem. No, mokry tyłek będę miał, moi kochani widzowie, ponieważ mogłem najpierw czyścić to, a później wodę. No, ale tego nie przemyślałem. O, mam mokrą dupę? Tak. Jeszcze na tym przy schowku. Od Michaela nóg, bo zawsze Michael tam nogi. Kopie. To u każdego w aucie. Jeżeli siedzi z tyłu, to kopie siedzenie, jeżeli z przodu, to właśnie ten schowek. Michael, przyznajesz się? Tak. Takie dni mogą być codziennie. Chyba odcinek. A czemu ty siedzisz? Na tym polega odcinek. Że co? Że on mówi tak i musiał zgubić mi auto. Ja wychodzę, patrzę, siedzisz, patrzysz, tam szoruję, o co chodzi? Ale w poniedziałek jest zamiana ról i się boję. Okej. Mono. Co to? Siema, Dawid. Co nam słychać? No dobrze. Zajebał do jakiej wszystko. Tylko dzisiaj nie do... Ogólnie to mało. Mało rzeczy takich ten. Mogłam być zdecydowanie gorsza i więcej rzeczy. W sensie, ja będę gorszy. Wiesz, jak chcesz coś ode mnie, potrzebujesz dzisiaj? Żebyś po wszystkim posprzątał. To moi kochani, jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. I mam nadzieję, że Paulina nagra taki sam odcinek. Więc zostawiajcie łapki w górę i piszcie w komentarzach, żeby Paulina nagrała taki sam odcinek. Piszcie w komentarzach, o co ja ją mogę poprosić i na co ma się zgadzać. Pozdrawiam.